Witam, witam i o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką prowadzimy ten projekt, aby podzielić się z Tobą wiedzą na temat tego, jak możemy odzyskać zdrowie lub jak możemy uratować, mieć mniej powikłań i śmierci związanych z tym, co jemy, jak żyjemy i w jaki sposób na przykład nas się utrzymuje przy życiu w szpitalach. Dzisiaj opowiem o tym, nie wiem czy wiesz, w jaki sposób można uratować jeszcze więcej pacjentów w szpitalach. Ponieważ większość pacjentów, która trafia do szpitala, trafia na tak zwane choroby przewlekłe. Przechodzi różnego rodzaju badania, różnego rodzaju operacje, różnego rodzaju zabiegi itd., itd. Natomiast wychodzi bardzo często ze szpitala w dużo cięższym stanie niż do tego szpitala trafiła. Jest nawet takie powiedzenie. Bardzo dużo osób, które są starsze, boi się pójść do szpitala, ponieważ wie, że ze szpitala to najczęściej wyjeżdża się po prostu już na wózku z karteczką na palcu. W każdym bądź razie dzisiaj możemy porozmawiać i zastanowić się nad tym, dlaczego nikt nie wprowadza zmian, dlaczego nikt nie wprowadza zmian systemowych, które mogłyby ratować dużo więcej ludzi. Co jemy w szpitalu? Jemy typowy posiłek w szpitalu, powiedzmy śniadanie, słodkie płatki śniadaniowe i do tego jedna lub dwie kromki chleba, dżem lub miód lub to i to, masło, może wędlina. Do tego mleko, może kawa. To jest typowe śniadanie w szpitalu. I można by było powiedzieć, ale co tu jest do jedzenia? Co to jest tutaj do jedzenia? Na czym się skupiamy tutaj? Jakie tutaj są mikro i makroelementy? Ja jak patrzę na to ze strony doświadczonego dietetyka, osoby, która wie, co tak naprawdę nasze ciało potrzebuje, to ja tutaj nie widzę żadnego jedzenia. Tutaj widzę elementy, które, uwaga, zawierają od 14 do 16 łyżeczek cukru. Od 14 do 16 łyżeczek cukru pacjent, który przychodzi na śniadanie, ma takie zwykłe badanie albo na przykład przychodzi jakiś zabieg, musi sobie poradzić z taką ilością cukru, ponieważ taką ilość cukru dostanie na śniadanie. Co się dzieje w jego organizmie? Glukoza idzie w kosmos, ponieważ to bardzo szybko zamienia się na cukier i jak również chleby i takie inne elementy bardzo długo otrzymują bardzo wysoki cukier w naszej krwi. Bardzo wysoko idzie glukoza do góry. Potrzebuje pojawić się insulina, czyli trzustka musi zacząć mocno pracować, żeby insulina mogła wybrać glukozę i powstaje coś, co nazywamy insulinoopornością. Ponieważ komórki zamykają się na taką ilość cukru, nie chcą być zniszczone, ponieważ cukier to toksyna. Nie chcą być zniszczone i odpychają, odrzucają insulinę i nie przyjmują tego. Tutaj z jedzenia nic praktycznie się nie dostarczyło dla tego pacjenta, ale co tam, coś na talerzu było, pacjent nie był głodny. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jak możemy ratować tych ludzi. I chciałbym przekazać tę informację do osób, które faktycznie mają jakieś słowo i jakiś mają plan na to, żeby właśnie zmienić coś w szpitalach. Ponieważ możemy wszyscy trafić do szpitali z różnych powodów. Natomiast jak będziemy to jedli, to lepiej, żeby ten pacjent głodny był. Lepiej, żeby ten pacjent przechodził głodówkę. Ponieważ cukier to toksyna. To jest toksyna. Człowiek ma około 5 do 6 litrów krwi. Każdy z nas ma mniej więcej około 5-6 litrów krwi, dorosły oczywiście, i poziom 100, który się określa, czyli taki poziom 100, który jest w naszej krwi, to jest jedna łyżeczka cukru. Jedna łyżeczka cukru. I teraz chciałbym Ci powiedzieć, że nawet pół łyżeczki więcej powoduje zniszczenia. Oczywiście w długim okresie czasu, tak? Jeśli za każdym razem mamy o te pół łyżeczki więcej, a taki pacjent trafia do szpitala i on na śniadanie dostaje 14 do 16 łyżeczek i musi sobie z tym jakoś poradzić. Co wtedy się dzieje? I jak możemy doprowadzić do tego, żeby uratować więcej ludzi? Potrzebujemy natychmiast zmienić to, czym się karmi pacjentów w szpitalu. Możemy uratować ich życie. Nie ma znaczenia, czy oni trafiają z zapaleniem płuc, czy oni trafiają z cukrzycą, czy oni trafiają na amputację stopy, ponieważ przez dłuższy okres czasu leczyli cukrzycę. Potrzebujemy natychmiast zmienić to, co jedzą i zaczniemy ich po prostu ratować. A przed jakimi chorobami zaczniemy ich ratować? Przed na przykład uszkodzeniem układu nerwowego. Każde przecukrzenie organizmu to jest uszkodzenie układu nerwowego. Stąd właśnie na przykład też ucinanie tych nóg u pacjentów. To są na początku mrowienia, to jest na początku, to są na początku jakieś tam nieczucie, jakieś problemy z zakończeniami układu nerwowego, a później to po prostu z czasem nieleczone, niezałatwiane tak jak trzeba, niestety powoduje to, że pacjenci trafiają i tracą stopę, tracą nogę, tracą po prostu części swojego ciała. Następnie to będzie utrata wzroku. Bardzo wysoka insulina, insulinooporność przez długi okres czasu powoduje to, że tracimy wzrok. Po prostu ślepniemy. Następnie to możemy uniknąć chorób serca, zawałów i wlewów. Czyli numer jeden zabójca na świecie. Choroby układu serca, bardzo mocne połączenie, jeśli nie największe, mają właśnie z tą toksyną. Z cukrem, który znajduje się w układzie krwionośnym. Insulina nie nadąża wybierać tej glukozy. Ta glukoza
dokonuje zniszczeń w tętnicach pacjenta. Te zniszczenia muszą być naprawione, przyjeżdża cholesterol, przyjeżdża wapń, zakleja to wszystko i powstaje płytka miażdżycowa i tak dalej, i tak dalej. Możemy tego wszystkiego uniknąć. Zmieńmy to, co jedzą pacjenci. Możemy uniknąć cukrzycy i różnego rodzaju zapaleń. Możemy uniknąć utraty pamięci i Alzheimera. Możemy uniknąć nowotworów, ponieważ nowotwory żywią się cukrem. Możemy również uniknąć otłuszczenia organów, w tym głównie wątroby. Drodzy zarządzający szpitalami i opieką medyczną, pójdźcie po rozum do głowy i przeczytajcie najważniejsze stwierdzenie Hipokratesa. Niech jedzenie stanie się lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. I w ten sposób dotrzecie do sedna tego, jak możecie ratować swoich pacjentów. Jak będziecie ich karmić chlebem, płatkami śniadaniowymi, mlekiem, dżemem i tak dalej, to nigdy ich nie uratujecie. I coraz więcej osób będzie się od Was odwracać, bo będzie uważała, że Wy po prostu zabijacie ludzi, bo nie zwracacie uwagi na podstawy, na fundamenty. Nie lekarstwo nas leczy, a to, co jemy. Nie lekarstwo nas leczy, a to, co włożymy do brzucha pacjenta. Mam nadzieję, że to było pouczające. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. I mam nadzieję, że jak Ty trafisz do szpitala, to poprosisz swoją rodzinę, żeby przyniosła Ci coś do jedzenia. Bo w szpitalu nic nie zjesz. Do zobaczenia. Cześć.